Cześć kochani, z tej strony Scarlett. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Wyzwania Dziesięcioleci. Zawitaliśmy do głównego domu rodu McTinsleyów, czyli naszej pięknej willi, która mam nadzieję, że za niedługo będzie miała jakiś remont, skąd my mamy 33 550. Czy to są pieniądze, które mamy od żęci naszej? Tam dostałam komentarz, że żenia to jest też męskie imię ukraińskie, ale nie do końca też męskie, bo czytałam, że też można zastosować to w damskiej formie, a poza tym jest to też zdrobnieniem od Gieni, a właściwie Genevieve to jest Gienia, z tego co kojarzę, z tego co przeglądałam informacje, więc mam nadzieję, że wam nie będzie to przeszkadzać, bo przecież ja nie będę do niej mówić Genevieve, bo chyba bym się popluła i wymiotowała po drodze. Wiecie, jak ja nazywam Simów, nie? Anubis to jest Nubek, Afrodyta to jest Dyśka, Hades to Hadzina, tutaj mamy Gabrysia, no to Gabryś został Gabrysiem, ale no, nawet głupia Rosalie jest Rozalką, także ja zawsze tutaj to przeinaczam, tak sobie upraszczam te imiona, więc nie wiem, no Genevieve prawdopodobnie zostanie żęcią już do końca, albo Gienią, więc do wyboru, do koloru, jak wolicie. Można mówić w sumie Gienia, bo Gienia też jest słodko i uroczo. Kochani, bo ja się zastanawiałam nad tym i zadałam wam też pytanie, kim Gienka mogłaby być, nie? No i stwierdziliśmy, że wy stwierdziliście w komentarzach, że mogłaby być pokojówką, no bo przecież czemu by nie? No trzeba dać jej tutaj jakąś robotę w tym domu, dlatego żeby sąsiedzi nie gadali i w ogóle, no wiadomo, jesteśmy w Simsach, ale jakieś tam zachowajmy pozory, że się staramy ten upragniony realizm zachować, pozdrawiam. Wracając do Gieni. Gienia, że ty jesteś starsza od Gabrysia? Nie powinnaś być starsza od Gabrysia. Zaraz to machniemy, bo ona miała być równolatką Gabrysia, przynajmniej tak ja sobie to zaplanowałam. No, ale, ja stwierdziłam, że mam fajniejszy pomysł na Gienkę. Tylko zaraz wam powiem. O sumie Gienka to mi się dobrze mówi. Polecenia Sima, to było w poleceniach Sima, ustaw wiek, liczba dni w grupie wiekowej, 6 na pewno nie, damy ci 4, bo wydaje mi się, że 4 powinnaś mieć. Aha, ty masz 5. No dobrze, no to i tak ją postarzymy równo z nim. Nie, co ja odwaliłam? Ty masz 8 dni do zmiany grupy wiekowej, ty masz 9, nie, dobrze, okej, dobrze, luz. No, i wracając do Gienki, tutaj sobie wymyśliłam pewną fajną rzecz, znaczy mam nadzieję, że fajną, że zaraz się, no, nie będziecie mówić Scarlett, przeginasz. Sorry, że się wiercę jak zawsze. Będziecie słyszeć szumy i te inne, bo ja tego nie wytnę, jak zwykle. Bo jestem nieprofesjonalnym nagrywającym na YouTubie. Kochani, ona zostanie guwernantką. I zastanawiałam się, czy ta guwernantka to czy pasuje i w ogóle jesteśmy w którym? W 1920 guwernantka. Ale stwierdziłam, że w sumie czemu by miała nie pasować? Jakoś nie przeczytałam, że miałoby w ogóle nie być guwernantek, a mało tego, przeczytałam, że nawet po dziś dzień takie są w bogatych domach i zarabiają hajsów dużo i zaczęłam zastanawiać, może kurde, trzeba byłoby być. To by było fajne, bo Genevieve jest francuską z pochodzenia. Więc z racji tego, że język francuski to chyba taki język pożądany był dawniej, tak mi coś dzwoni w głowie, nie wiem czy dobrze kojarzę, możecie poprawić, możecie dodać jakieś informacje, informacjami takimi, wiecie, historycznymi, w ogóle, w szczególe, takimi konkret, ale nie z Wikipedii, bo tam z Wikipedii to wiadomo, każdy sobie sprawdzi, ale jak są jakieś ciekawostki, to zawsze takie przyjmę, zawsze fajnie zostawić, zawsze fajnie tam dodać coś, no bo to fajnie potem też przy okazji uzupełnia wiedzę, ale myślę, że to byłoby fajne i ona mogłaby na legalu zostać w domu właśnie pod tą funkcją guwernantki, gdzie zajmowałaby się w sumie wychowaniem, szkoleniem, uczeniem, no i przy okazji tam pomagała w pracach domowych Gabrysiowi, ale zajmowałaby się młodzieżą, nie? Dziećmi tutaj. Pomagałaby im odrabiać prace domowe, uczyć się i myślę, że to byłaby dla niej idealna funkcja, ponieważ ten lokaj, pokojówka to tak, no nie bardzo. To myślę, że tak byśmy zrobili. No i wiadomo, ona by nam pomagała tutaj w jakichś takich sprawach właśnie jak gotowanie i na takie pierdoły, czyli taka trochę pomoc domowa, ale przede wszystkim guwernantka. I tutaj to takie byłyby pomieszane te role, nie? No bo z jednej strony by faktycznie uczyła i wychowywała, z drugiej zajmowałaby się też pracami domowymi. Nie wiem, jak to dokładnie wyglądało z guwernantkami, ale myślę, że
to nie jest jakiś wielki problem tutaj w tym względzie, no a wygląda to lepiej niż ubierać ją jakoś tam strój pokojówki i w ogóle wiecie, że ona tam sprząta. No a sąsiedzi nie będą gadać. Natomiast zmieniłam troszkę jej stroje i już wam pokazuję. Strój numer 2 prezentuje się w ten sposób, strój numer 3 prezentuje się w ten sposób. Zrobiłam też jej oficjalny strój, który wygląda w ten sposób. Ma też strój na chłodną pogodę, który raczej będę modyfikować, bo nie do końca mi się podoba. To jest jedyny kapelusz, który tak naprawdę z tych takich nakładanych jak hełm podoba mi się, bo resztę, które mam, strasznie głowy powiększają. I zrobiłam jej piżamkę, tutaj taką bieliznę, myślę, że bardzo ładnie w niej wygląda. Czy ja mam wzięte jakieś stopy z modów, czy mi się wydaje, że jakoś tak dziwne te stopy są. No, i zmieniłam trochę też Gabrysiowi fryzurę, bo stwierdziłam, że tamte włosy tak zasłaniają mu bardzo mocno twarz. Dalej ma długie, ale ma właśnie nie te Snape'a, tylko te Seems Trouble. Więc jakby ktoś był zainteresowany, może sobie popatrzeć, a te też byłyby dla niego fajne, ale myślę, że te dużo lepiej się prezentują. To jest chyba modyfikacja fryzury z pakietu Kraina Magii i to była jedna z fryzur, które ja ewentualnie zastanawiałam się, czy przypadkiem nie przekazać Anubciowi do serii z RWDG, bo wiecie, Anubcio Magii w ogóle, więc pasowałoby do niego zresztą zły mag. No, także nasz Gabriel Severus Snape no ma takie włosy, właściwie to trochę też vibe V z Pobyłek. Ja jestem jakaś taka, Boże, nudna z tymi postaciami, ale co, ja poradzę, że mam jakieś tam swoje nie wiem, już styl tworzenia tych postaci, no i wygląda jak to, jak wygląda. No, no nie jestem oryginalna w kasie, lubię budować, nie lubię siedzieć w kasie, ale myślę, że wyglądają fajnie. No i ta Genevieve też, bardzo się cieszę, że ją tak ciepło przyjęliście, bo ja się naprawdę bałam pokazać wam Genevieve, bo zastanawiałam się, czy przypadkiem właśnie nie będzie bo ona jest brzydka, brzydka Scarlett, brzydka, 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 brzydka. Bo tak czasami jest, nie? Ona ma bardzo specyficzną urodę, znaczy dla mnie ona jest piękna, naprawdę dla mnie ona jest piękna. Ale rozumiem, jak komuś może się nie podobać, bo jak mówiłam, to nie są klasyczne rysy, ale bardzo się cieszę, że tak ją przyjęliście, że właśnie ktoś powiedział, że ona jest naprawdę taka delikatna z urody, taka, no, kurde, właśnie na tym mi zależało, także mega się cieszę, bo jak wiecie, ja w dziesięcioleciach nie staram się robić idealnych simów, bo idealnych simów już mam w pomyłkach, w RWDG właściwie też mam takich odpicowanych tak jak chcę. Chociaż są z genów, o dziwo, ale ładne wychodzą. Natomiast tutaj staram się zrobić takich normalnych. W sensie to nie jest tak, że nigdy nie pojawi się nikt ładny czy przystojny, bo tam czasami mówicie, że wolicie mówić przystojny, ładny. No to damy, to wiadomo. Jezu, ja strasznie narzekam, czy ja po was nie jadę teraz? No będzie, że jestem przemądrzała, ale jestem, wiem. No, wracając do tematu. Poskładaj myśli, Scarlett, poskładaj myśli. Chodzi o to, że staram się tu robić różnych simów. Niekoniecznie wszyscy mają wyglądać jak modele, ale to też nie jest tak, że wiecie, zamkniecie oczy, otworzycie rano, zobaczycie, przestraszycie się i zwijecie z pokoju, nie? To też nie jest tak. Staram się robić w miarę takich normalnych, staram się też różnie te sylwetki dostosowywać. Rzęcia jest trochę taka... Jezus, to zabrzmi źle, przepraszam, bo to jak jakiś body shaming wyjdzie. Ale chodzi mi o to, że ona nie ma jakichś takich kształtów, jak na przykład teraz ta Flair od Anubisa, która ma no bujne kształty. Jest taka no, normalna tak. I staram się trzymać tej zasady, ale też żebyście pamiętali, że to nie jest tak, że ja tutaj chcę tworzyć brzydkie postacie, chcę tworzyć różne postacie, raz mniej ładne, raz bardziej ładne, raz takie i mam nadzieję, że mi się to na razie udaje, że fajniej przyjmie się to przez to ogląda, także tak. Okej, okay. I to by było tyle z moich narzekań i gadania. Richard, ty niedługo będziesz podrastać. Za ile, Richard? Za 5 dni. Dobra. Zajmujemy się naszymi purchlakami. My już mamy pieniądze, żeby powoli zacząć rozglądać się za sklepem, więc to też jest dobrze. Już powoli będziemy mogli myśleć o tym, że fajnie byłoby przenieść się do 1930 roku, więc powoli też będziemy o tym myśleć, ale ja wam dam znać. Jak mówię, ja nie chcę tutaj jakichś konkretnych terminów teraz wyznaczać, bo na razie jeszcze wątek z 1920 się nie zakończył, przynajmniej to, co chcę, żeby było w tym 1920. Zrób mebel, stół do jadalni, masz dobry humor, możesz robić. Dzieci, odrobiłyście swoje prace domowe? Proszę bardzo, siadasz. I chodź tu, Jenia.
I proszę bardzo, odrabiasz. Jezus, ile ty masz żarcia. Muszę posprzedawać te ich wyposażenie, ale mi się nigdy nie chce. Odrabiasz i odrabiasz. Gienia, podejdź tu. Jako ich pani nauczycielka domowa będziesz... co ci się stało? Będziesz im pomagać odrabiać lekcje. Poznaj, pomóż przy odrabianiu lekcji. Dobra, i możemy jej teraz usunąć jeszcze ten scheatowany nastrójnik. Uszczęśliw kody, modyfikuj informacje o Simie, kontrola nastroju, usuń nastrójnik i usuwamy jej ten scheatowany. Także na razie sobie tutaj Gienia z nami siedzi i pomaga nam właśnie z domem, co jest bardzo dobre dla Anubisa. Tak stwierdził, że dla niego to właściwie nawet lepiej. No wiadomo, dla Gieni mniej lepiej, no bo cały jej dom właściwie teraz, no najlepiej to byłoby sprzedać, tam nic nie ma, więc weź sobie człowieku, zaczynaj od nowa. No ale... No ta pomoc w odrabianiu lekcji naprawdę pomaga. Super rodzic. Osiągnij wiek dorosły, wydaj 10 tysięcy czy... Nie, 1000. Na rzeczy dla dzieci. Dobra, jesteś zwolniony, możesz iść, ogarnąć się. Wysiuśkaj się, wykąp się. I idź do siebie spać. Ty pójdziesz tu. Skorzystasz, wykąpiesz się i idziesz spać do siebie. A ty zostajesz na koniec. Chociaż on to sobie sam odrobi pracę domową. Nie potrzebował cię. Widzisz, jaki zdolny chłopak. Tylko ma łazienkę zajętą niestety. No nic, no może tutaj skorzystasz. No i musisz czekać, aż łazienka się zwolni. Dobra, żęcia. Słońce ty moje, ty pójdziesz do siebie, bo u ciebie będzie tutaj. Wpuść Genevieve. Okej. No i ty sobie będziesz tutaj nocować, no ale będziesz przychodzić też na jedzenie, czyli jakby właściwie ona sobie mieszka w osobnym pomieszczeniu, a ty dalej będziesz robić meble i no stół do jadalni najwięcej hajsu. Ile ty już masz, jaki ty masz ogólnie poziom umiejętności, powiedz ty mi? Majsterkowanie, ogrodnictwo, śpiewanie, majsterkowanie na 6. No, także Gienia tutaj, ona nie dostaje wypłaty za swoją pracę, dlatego że ona mieszka tutaj za darmo i ona nie musi nic płacić za ten nocleg, dlatego tak jest. No i wiecie, przy okazji jakoś tam sobie życie układa i pomaga. Czasami gadam po 10 tysięcy razy to samo do siebie, dlatego że sama siebie próbuję przekonać, że to, co wymyśliłam, jest okej. Także no. Automatyczne przełączanie to pomieszczenie. Zastanawiałam się trochę, że może by tu jej można było taką, wiecie, małą kuchnię zrobić? Że niby to jest taki cały domek i właściwie to chyba byłoby dobrą myślą, że walniemy jej tutaj jakąś lodóweczkę. Jaką my mamy lodówkę w domu? Nawet nie pamiętam. Aha, tu jest Krainy Magii. Nie, ale tu nie byłoby aż tak. Tu moglibyśmy walnąć sobie to. Moglibyśmy walnąć sobie tak. Dodalibyśmy sobie tutaj tę miskę. Ta lampa by tu została, a tu przy tym mogłaby sobie jeść. Także myślę, że wiecie co, to nawet byłby mądry pomysł. Że niby teoretycznie ma tutaj w całości swoją kuchnię. Bo jakby funkcjonuje sobie tutaj, w tym miejscu. I wpiszemy kod. Dobra. Powinna móc korzystać z tego bladu, bo pamiętam, że ta miska nie kolidowała.
Ej, wiecie co, naprawdę się czuję, jakbym trochę powróciła do pierwszego pokolenia i drugiego, czyli do Stanleya i do Edka, bo po jedno, że są jakby takie same dzieci, a po drugie, że mamy tutaj znowu produkcję Wanien i to jest, no naprawdę mega, cieszę się. Ale wiesz co, chyba trochę tak nie bardzo wyjdzie ten twój sen. Przeteleportujemy cię, żebyś tutaj była szybciej, ponieważ padałoby, żebyś podała jakieś śniadanie. Bo w lodówce, co my mamy w lodówce do jedzenia? Właściwie nic. Więc chodź tutaj, geniu, gotuj, podaj śniadanie. Jajka na toście mogą być. I zmienisz sobie strój, żeby nie było, że chodzisz tym samym, no bo wiadomo, ona tutaj będzie pomagała w domu mocno. No bo też z drugiej strony wiecie, ona jest bardzo taką uczynną i dobrą Simką, naprawdę taką dobrą. Nie, że nie wiem, zła i w ogóle, no to nie jest Elena. To nie jest Elena i zdecydowanie daleko jej do Eleny i zachowania Eleny, gdzie Elena, wiecie, pracą nieskalana i w ogóle. Tutaj jest z nią zupełnie inaczej, ty zrób sobie mebel, stół do jadalni. No ale, mimo wszystko, Genevieve o tym nie wie, no ale tutaj jakby cały czas Gabriel zastanawia się nad tym, jak to będzie, jeżeli chodzi o własność tego domu, ponieważ no, ojciec nie żyje, matka nic nie odpisuje, cisza na horyzoncie, nic się nie dzieje, list dawno wysłany, więc nie wie, co się będzie działo. Cały czas siedzi w niepewności. Oczywiście wujek Walter pluje sobie w twarz, dlatego, że zapisał w ogóle ten dom na Elenę. On bardzo tego żałuje, bo stwierdził, że mógł zapisać na Dorotę, bo Dorota by Eleny z domu nie wyrzuciła, a przynajmniej byłoby to, że tego domu nie stracą, a to jest jednak wielopokoleniowy dom i w ogóle, nie? Tyle rodzin tutaj żyło, więc... No tak powiem wam. No średnio, średnio. Dobra dzieciaki, chodźcie tu. Wszystkie po kolei, żeby czasu nie tracić. Okej. Oczywiście Karo cheater. Ogarniemy tak, tak, tak. Ty też sobie... A co pan się tutaj tak majaczy, migocze? Proszę bardzo, zjedzcie sobie porcję. A ty sobie porozmawiaj z Genevieve. Przechwalaj się wikrowaniem, narzekaj na rodziców. O, możesz ponarzekać na rodziców. Ty też porozmawiaj z Genevieve. Rozmawiaj o ułamkach, o widzisz. Poznaj, opowiedz niewiarygodną historię. Rozmawiaj o smaku potrawy. Ty do szkoły nie idziesz i ty też do szkoły nie idziesz. Bo to nam nie pasuje fabularnie. No oni już tutaj wiecie. Poważne dorosłe życie, a nie... Brat, ty idziesz już do szkoły, już się najadłeś, ty też się najadłaś. I ty też się najadłeś. A ty chodź porozmawiaj z Żęcią. Narzekaj na potrawę, poznaj. Wiesz, opowiedz legendę miejską. Opowiedz jej dowcip o wampirach. Nie sprzątaj. Miej z nią pogadać. Tyle ci dam interakcji, oczywiście wszystkie zniknęły. Możesz ponarzekać on na rachunki, o widzisz. Będziesz truł tyłek rachunkami. I opowiedz niewiarygodną historię. Zabawne. Opowiedz dowcip. Flib. Zobe. Benorvizoi. Organ dens. Bazar. Yorpul zub. Temp makusip. I rozmawia o zainteresowaniach. Shroof clave. Larkum? Tutaj też jakiś obraz zniknął. Daba guma. O co chodzi? Czemu te obrazy znikają? Że fajnie, ona ma nauczać tutaj młodych, a sama nie bardzo cokolwiek potrafi. Ale dziewczyna się pouczy, pouczy. Pieniądze są, nie ma problemu, mamy 32 tysiące, będziemy mogli zwrócić dług, wiecie komu? Charlie'emu, Chaplinowi.
buduj więź, przebierz się w kombinezon pszczelarski, bo jeszcze oczywiście tutaj te kombinezon, czy kombinezon, musimy ogarnąć te rzeczy, sprzedaj wosk, zbierz wosk, przepraszam, sprzedaj miód, zastosuj środek i zbierz wosk. Sprzedaj miód. Ale ja lubię ten dom McTinsleyów z Przemega. Zbierz wosk. No i te deski jeszcze pamiętają Stanleya. Trochę się wkurzam z tymi obrazami, tak wam powiem, ale... Już trudno, no, jak ma być taka dupa, no to co poradzę? Nic nie poradzę. Ten ogród trzeba oporządzić. To jest następny plan Gabriela. Dobra, biegaj, by oczyścić. Gdzie jest zdejmij? Jest zdejmij. Buduj więź. Buduj więź, będziesz pogryziony, no ale trudno. Jakąś więź trzeba zbudować. Masakra! Jakieś wściekłe, jak szerszenie. Wiecie, co sobie pomyślałam? Bo ogólnie trochę mi brakuje zwierząt jakoś. Może jakieś zwierzę powinniśmy też tu mieć? Jakiegoś szpica wilczego? Kto kojarzy szpica wilczego? Kontynuuj stół do jadalni. Żęcia sama przy nas będzie się uczyła. A czy my nie mamy przypadkiem w bibliotece Żęcia coś dla ciebie idealnego, co się zwie książka o gotowaniu? O jest, gotowanie tom pierwszy. Pewnie jeszcze Britę ta książka pamięta. Możesz zobaczyć pradawne przepisy. Gabinet, do którego nikt nie zagląda. Dobra, panie Gabrysiu. Wypadałoby się tobą teraz zająć, nie? Skorzystasz. Wykąpiesz się i chodź tutaj, pogadasz sobie przy okazji. Z Genevieve. A Genevieve trochę ma mało energii. A czemu masz mało, Żęcia? Zepsułeś! A to później naprawimy. Richard na dziś skończył ze szkołą, Rosalia, Tomasz. No ja wiem, że dyrektor pewnie dzwoni, kiepska, no dwójkowy, ale my nie mamy czasu, żeby się uczyć, więc sorry. Wiecie, co zrobimy? Oni są bardzo padnięci, więc ja pozwolę im trochę pospać, zanim siądziemy do lekcji, bo oni i tak lekcji nie zrobią, więc niech sobie zdrzemną się w tym czasie. Żęcia wcale nie jest jakoś jeszcze dramatycznie, ona pogada sobie, ucałuj dłonie, rozmawia o aktualnej pogodzie. Takie tam pogaduszki. No w końcu musimy ją poznać, marudź o niesprawiedliwości, nie? Zapytaj, jak minął dzień, rozmawiaj, poznaj. Powinnaś go pochwalić szczerze, no bo wiecie, dla Genevieve to, co zrobił Gabryś dla swojego rodzeństwa, jest po prostu godne naśladowania, jest pełna podziwu. Schludny dowcip o Marsjanach, śmieszną historię możesz mu opowiedzieć. Dobra. I chodź, kochana. Skorzystasz, wykąpiesz się i też trochę się zdrzemiesz. W ogóle ja wiem, że to jest taka dziwna pora na to, żeby iść spać, ale oni wszyscy są padnięci tutaj. Więc niech trochę się podbudują z tą energią, zanim siądziemy do lekcji i innych tego typu rzeczy. A ty masz daleko do domu. Czemu nie wyszłaś sobie tym wyjściem tutaj, tym? Prościej by ci było. Ty chyba nie możesz, bo tutaj mamy przecież to ogrodzone. To zrobimy tak. No i teraz powinnaś móc przejść. Albo inaczej. Bo tak to wygląda łyso i głupio i to mi się nie podoba. Co łyse i głupie, to wiecie, nie bardzo. Tu machniemy tak i tutaj powinniśmy z furtek mieć taką malutką furtkę. Że nie tę, ale...
O. Idealnie. Bo innych małych chyba... No nie, to są same takie... No ale z drugiej strony ta też by pasowała. Ciekawe, czy by przeszło. I to byśmy sobie odsunęli. Żeby nie musiała na około iść. No i teraz używa. Teraz swobodnie sobie przechodzi. I tak jest lepiej, bo ma zdecydowanie bliżej. Chodź, ty też wstaniesz. I dzieci też wstaną. Przede wszystkim ty pójdziesz skorzystać. I zmienimy ci strój. Ty też wstajesz. Zmieniasz strój. I skorzystasz. I właściwie ty też zmień strój. I możesz nakryć do stołu z codziennym nakryciem niebieskim. Ty usiądziesz tu, ty usiądziesz tu. Ty zmienisz strój. Skorzystasz. O, zawołaj na posiłek, Żenewciu. Żenewcia, pomóż przy odrabianiu lekcji. I ty pomożesz siostrze. A nie, ona już zdołała odrobić. No szybko odrabiają te prace domowe. Nie wiem, czy oni są zdolni, mądrzy, czy co. Nie wiem, czemu Simowie ostatnio w takie dziwne miejsca chodzą zmywać naczynia, zauważyliście? Ten zapierdziela aż na piętro, żeby pozmywać. Czy to, nie wiem, jest coś nie tak z moją grą, czy u was też w takie dziwne miejsca teraz Simowie chodzą te naczynia zmywać? A ty, słońce, będziesz to naprawiać. Nie wiem, nie pasuje mi to, bo ona też przed chwilą tutaj zaczęła jedzenie robić w tej lodówce, więc chyba mój pomysł z tą kuchnią był nietrafiony. Jeżeli to tak ma wyglądać, to ja podziękuję. Genevieve i Gabriel bardzo dużo sobie ze sobą rozmawiają o tym, że no niestety ich życie się poukładało, jak się poukładało. Gabriel jest bardzo zainteresowany tą osobą, która napadła Genevieve, jak wyglądała i co Genevieve o niej wie. No i Genevieve oczywiście zaczęła mu opowiadać, że to był chłopak właściwie to tak bardzo do niego podobny, ponieważ też miał śniadą karnację, ciemne włosy. Więc tutaj takie informacje przekazuje Gabrielowi, które jakby już sugerują, kim był napastnik. Natomiast Gabrielowi jest dziwnie myśleć o tym, że jego brat przyrodni mógłby napaść Genevieve. Ale kiedy usłyszał, że ten chłopak w ogóle na imię miał Henryk, no to stwierdził, że tutaj pomyłki być nie może i że no musi to jakoś skonfrontować, czy to na pewno ten jego brat. Dla Gabriela jest to troszeczkę cios, dlatego że jak wiecie, on nie lubi swojego ojca, a tutaj dowiaduje się takich rzeczy, że prawdopodobnie jego brat no niestety ma dużo wspólnych cech, choć tutaj jeszcze to naprawisz. Ma dużo wspólnych cech, pochwalisz go, z ojcem. No i niestety to tak trochę, wiecie, wychodzi jak wychodzi. Średnio wychodzi.
pocałowali się nasi bohaterowie po raz pierwszy. Powiem, że tak romantycznie nawet, nie? Że gadali, gadali, spędzali ze sobą czas, tu huśtawka, tu coś tam zastała ich burza, musieli szybko uciec gdzieś. Uciekli sobie tutaj do szklarni. Chodź, poflirtuj. A że sobie się podobali, od słowa do słowa, zaczął tutaj się rozwijać związek i miłość. I kochani, myślę, że na dzisiaj to będzie tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Facebook, Instagram jak zawsze dla Was w opisie. Jednocześnie zachęcam Was też, jeżeli chcecie zostać wspierającymi, żeby to zrobić, zapraszam do naszej konwersacji, naszej rodzinki, jak to się śmiejemy ze wspierającymi. Wszyscy są mile widziani, więc zapraszam bardzo serdecznie. Zapraszam też na mój drugi kanał, na którym pogrywam w inne gry. Aktualnie prowadzę serię z Planet Zoo i Planet Coastera, więc jeżeli macie ochotę zobaczyć te gry, to odsyłam na Game Scarlet. Link znajdziecie w opisie. Kanał też jest, jak widzicie sobie na stronę główną mojego kanału Scarlet, to tam znajdziecie link po prawej stronie i tak samo playlisty z mojego drugiego kanału. Zapraszam Was na Instagram, jeżeli chcecie mieć kontakt ze mną, wiedzieć co się u mnie dzieje, jakieś pierdoły oglądać dotyczące serii, jakieś takie dodatkowe. No to wszystko jest też na Instagramie. Dziękuję bardzo serdecznie. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę. Jeżeli lubicie dziesięciolecia, dajcie znać, co sądzicie o parze Genevieve oraz Gabrielu. Czy wróżycie im fajną przyszłość? Jak myślicie, jak dalej potoczą się losy? Co się stanie z Henrykiem? No bo przecież Gabriel wie, że to Henryk próbował skrzywdzić Genevieve. Właściwie skrzywdził, bo okradł ją. Genevieve została właściwie z niczym. Co zrobi z tym Gabriel? Czy to się jakoś rozwinie dalej? Nie wiem, dajcie znać. Jak sądzicie, jak się potoczą te losy? Pamiętajcie o tym, że jeszcze sprawa nie jest zamknięta tutaj z naszą cudowną Eleną oraz Leonardem, więc ta sprawa też będzie kontynuowana. No bo nie wiadomo, czy jest tak naprawdę ten dom. Ja mówię, że to jest dom Gabriela, dlatego że on w nim mieszka, ale on, wiecie, jest przypisany na Elenę, więc teoretycznie jest to dom Eleny. Nie wiemy, co się będzie działo, ale na pewno będzie grubo. Znaczy, ja wiem, co się będzie działo, wy nie wiecie. Trzymajcie się, kochani, cieplutko. Do usłyszenia. Cześć. Mm-hmm.